Zajęliśmy się produkcją miodu pszczelego. Rozpoczęło się to od 3 rodzin pszczeli, które dostaliśmy w spadku od wujka. I z czasem, jak ta pasieka się rozrastała, było to 5, 7, 10 uli każdego razu, to zostało to naszą wspólną hobby i moją i męża, dlatego że czas, który trzeba temu poświęcić, i zajmuje bardzo dużo naszego prywatnego czasu, więc musieliśmy się oboje polubić z tymi pszczołami i chcieć to robić. Więc teraz, gdy doszliśmy do takiej ilości, ciągle to jest związane z czytaniem, poznawaniem informacji, z internetem, co jest nowego, co trzeba, żeby było świetnie, super i fajnie. Doszliśmy do momentu, że kurczę, ktoś kiedyś wymyślił, że pszczoły nie tylko dają miód, ale także leczą. Wiadomo, jest pyłek, jest propolis, są różne inne dziwne rzeczy, ale mąż mówi, idźmy w czymś innym. Nigdzie tutaj w okolicy nie ma uloterapii, czyli apidomku. Coś, co człowiek siedzi w środku, wewnątrz i może poczuć i usłyszeć tą pszczołę, wiedząc, że ona nie zrobi mu krzywdy, bo jest za jakąś siatką słowa. Apiterapia jest to od słowa greckiego pochodzenia api, czyli ul, terapia leczenie. Czyli po prostu leczenie pszczołami. Każdy człowiek, jak wchodzi do tego apidomku, pierwsze co czuje, to świeże drzewo, z którego został ten domek zbudowany, ponieważ tam nie ma ani deka lakieru użytego do pomalowania, i czuje i słyszy te pszczoły. Mają przed sobą dwa łóżka, na które mogą się położyć, usiąść jak chcą. Są one, na każdym znajduje się materac, poduszka i kocyk, po to, żeby stworzyć sobie takie warunki do spania. Ja twierdzę i zauważyłam, że każdy, kto tam wchodzi i tak po prostu kładzie się i zasypia, i mówią ludzie, nawet nie wiem kiedy. Jest tak cicho, tak spokojnie, że ja nawet nie wiem kiedy usnąłem. Oprócz tego na ścianach może przeczytać o apiterapii, o miodach, które sprzedajemy, o rodzajach miodów, które na co pomagają. I to, co naprawdę z tego domku wynosimy, to tylko spokój, ciszę i jakąś chwilę odpoczynku od dnia codziennego. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że tak jak już powiedziałam, my nie wiemy, jak zachowa się pszczoła. To nie jest zwierzątko, które można uhodować, to my musimy się do niego dostosować. Chcieliśmy mieć miód, czasami już po zdjęciach z 5-6 lat wstecz, połowa maja, piękna pogoda, zbieramy miód pierwszy, rzepak, którego jest dużo, bo kwitnie rzepak, jest pięknie, fajnie, a w tym roku pogoda nam pokazała, że no, nie ma tego rzepaku o tym czasie, bo jest deszcz, bo jest zimno, bo jest mokro. Największe bolączki, jakie są w posiadaniu pszczół, to chyba tak naprawdę to ludzie. Coraz więcej tego widzimy i słyszymy, że ludzie specjalnie niszczą pasieki, podpalają, wypuszczają pszczoły. Nie zdajemy sobie nawet sprawy tego, że jeżeli nie będzie pszczół, to nie będzie nas.